zwrócić nagrany wykład. Dobra, więc dzień dobry jeszcze raz i zacznijmy od w ogóle tego, bo tak zauważyłem na ćwiczeniach, że trochę Państwo jeszcze tak nieintuicyjnie rozumieją, o co chodzi z kondensatorem i cewką, więc trochę o tym bym chciał sobie przypomnieć, porozmawiać, żeby przede wszystkim to zrozumieć, bo o co mi chodzi. Załóżmy sobie taki prosty obwód mamy, nic tutaj skomplikowanego, ja go na razie zatrzymam. Podłączmy jakieś wejście z źródła napięcia. A niech będzie takie krzywo. I teraz tak, pytanie. Kto z Państwa by od razu wiedział? Tutaj podajemy źródło napięcia jakieś po prostu 5 V, stałe 5 V, tak? Z naszej perspektywy teorii obwodów to byłby skok jednostkowy. Kto z Państwa od razu potrafiłby powiedzieć, jakiego kształtu przebiegu napięcia na kondensatorze możemy się spodziewać? Dobra, okej. Okay. Właśnie chodzi mi o to, żeby wszyscy Państwo rozumieli, tak? Jedno to zrozumieć, to jest mój taki nadrzędny cel, żeby to wszyscy w miarę rozumieli, co się dzieje, a policzyć to jest okej. Okay. W sensie ważne jest policzenie, ale żeby to zrozumieć, to nie na zasadzie, że nie wiadomo nic, tylko żeby zrozumieć. Trochę sobie wytłumaczmy. Ten kondensator, coś do pisania wezmę, kondensator działa w ten sposób, że on będzie gromadził energię w sposób... O, to przesunąć muszę. W postaci pola elektrycznego, tak? Czyli on będzie się ładował prądem. Innymi słowy, w kondensatorze na początku włączamy obwód, włączamy prąd, tak? I przez chwilę ten kondensator będzie się ładował. Ten kondensator będzie się ładował, wraz z przepływem prądu będzie pojawiało się na nim napięcie. Czyli tak, bierzemy sobie taką skrajnie pierwszą sytuację, skrajną początkową, gdzie od razu po włączeniu, mikrosekundy po włączeniu, będzie płynął dosyć duży prąd, tak? I to jest ten żółty, płynie jakiś tam prąd. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że ten kondensator się ładuje. Jeżeli byśmy przeanalizowali to w kontekście takich obwodów, na początku na kondensatorze nie ma żadnego napięcia, żadne napięcie się nie odkłada. Całe napięcie odłoży się na rezystorze, więc to, jaki będzie duży prąd płynął, zależy tylko i wyłącznie od tego rezystora. W chwili tak naprawdę zerowej, tak? I przez chwilę tutaj widzimy jakieś, jest dokładnie 5 V, 1 kOhm i powinno wyjść w miliamperach, 5 miliamperów powinno wyjść. No nie dojadę tutaj tak do końca, ale 5 miliamperów to się powinno pojawić, na wolty przeskakuje, jest prawie 4,5, tak? Więc na chwilę pojawia się ten prąd 5 miliamperów, który ładuje kondensator. Jak kondensator się ładuje tym prądem, to gromadząc na nim prąd pojawia się napięcie na kondensatorze. I co my mamy? Jeżeli pojawia się napięcie na kondensatorze, to maleje napięcie na rezystorze. No logicznie, tak? Jeżeli byśmy tutaj mieli oczko, napięcie na tym jest stałe, no bo to jest napięcie zasilania, na rezystorze nam trochę będzie spadało z tego powodu, no bo tu się pojawia napięcie. Jeżeli tu się pojawia napięcie na kondensatorze, tutaj spada. Jeżeli spada napięcie na rezystorze, mniejszy prąd płynie przez rezystor, mniejszy prąd ładuje kondensator, przez co na kondensatorze to napięcie będzie rosło wolniej. Efekt jest taki, że będzie właśnie tego typu przebieg, tak? Narastający w taki sposób. Chodzi mi, żeby Państwo po prostu spodziewali się, że widząc schemat, tak? Od razu umieli narysować, że ok, tam będzie na przykład coś takiego, tak? Więc w ten sposób ten kondensator będzie działał, że on będzie wraz z przepływem prądu będzie rosło na nim napięcie i tak będzie jego charakterystyka czasowa w tym przypadku wyglądała. Tutaj już część Państwa ma laboratoria z techniki cyfrowej, w szczególności stanowisko czwarte, tam są badania układy czasowe i tam bardzo często to się wykorzystuje, ponieważ jeżeli możemy przyjąć, że bramka logiczna będzie działała powiedzmy od poziomu 1,5 V, tak? No tutaj widać, że żeby osiągnąć te 1,5 V potrzebujemy około 3 milisekund, czyli sygnał podamy na ten właśnie tego typu obwód, tak? I po 3,5 milisekundy on opóźni nam ten impuls. To jest coś takiego, co no zresztą wszyscy będą mieli technikę cyfrową, jeżeli program się nie pozmienia. Więc chodzi mi o to, żeby to tak na poziomie takim logicznym rozumieć. No dobra, jeżeli byśmy zmienili to na cewkę. Tutaj akurat problem z tym falstadem jest, że on tą cewkę dosyć często odwrotnie oznacza, jeżeli chodzi o napięcia, więc mogą wyjść jakieś ujemne. Natomiast jak to teraz będzie wyglądało? Ktoś wie, jakby teraz wyglądał przebieg napięcia od czasu? Cewki są mniej intuicyjne. Ok, dobra, kilka osób. Cewki są mniej intuicyjne, po prostu są mniej spotykane. Tak przynajmniej ja takie mam spostrzeżenie. Co się dzieje? Cewka, ja to cały czas powtarzam na wszystkich ćwiczeniach, tutaj też będę powtarzał, cewka nie lubi, jak się zmienia przez nią płynący prąd. Tak? Nie lubi w taki sposób, że jeżeli zmieniamy prąd na cewce, pojawia się zmiana prądu na cewce, to musi pojawić się też napięcie na niej, tak? Zawsze to będzie nierozłączne z sobą. Z kolei prąd stały przy cewce będzie oznaczał brak napięcia. No i tak, co my tutaj mamy? Na początku mamy prąd płynący 0 amperów. 0 to też jest jakiś prąd. I po chwili tutaj postara się układ dostarczyć, będzie starał się dostarczyć prąd o no, wartości powiedzmy tych 5 miliamperów. Gdyby to było zwarcie,
to tu by płynęło te 5 mA przez tą cewkę. Ale cewka tego nie chce, tak? Cewka nie chce, żeby tam się pojawił ten prąd. W związku z czym w efekcie próby pojawienia się jakiegokolwiek prądu przepływającego przez cewkę pojawi się napięcie, tak? Więc będziemy mieli początkowo całe napięcie będzie się odkładało na tą cewkę, która będzie się zbraniała przed tym, żeby ten prąd się zmienił. No bo tak naprawdę mamy gwałtowną zmianę. Prąd był zerowy, a po chwili my włączamy układ i ten prąd się jakiś pojawia. Gwałtowny skok, skok jednostkowy, tak? Pochodna z tego byłaby no, bardzo dużą wartością. Więc tutaj na początku, no to co mówiłem, że to Falstaff często robi ujemne wartości, ale zostawmy to w spokoju. Będzie to może widać, jak ja to jeszcze troszkę skalę poprawię. I tutaj widać, że na początku to napięcie, to co mówiłem, że ujemne jest, ale nie zwracajmy na to uwagi, na początku całe napięcie odkłada się na cewce, tak? Odkłada się całe napięcie na cewce. No i z drugą strony też to działa, bo to co powiedziałem, że napięcie na cewce i prąd są wzajemnie z sobą powiązane i nierozłączne. Jeżeli mamy napięcie, on ma mieć zmienny prąd, jeżeli mamy napięcie na cewce, no to musi jej temu napięciu towarzyszyć jakaś zmiana prądu. Więc w momencie, kiedy tu się pojawia napięcie, a na początku jest całe napięcie na cewce, to zaczyna przez nią płynąć prąd. Jak zaczyna przez nią płynąć prąd, to napięcie też się pojawia na rezystorze K1, tak? Jak pojawia się napięcie na rezystorze K1, to prąd będzie też w jakiś sposób jeszcze ograniczony, tak? Więc tutaj to napięcie będzie malało i prąd będzie spowalniał. A w tym przypadku akurat na cewce przyspieszał, trochę źle powiedziałem, w drugą stronę. Tutaj ten prąd się ustabilizuje w pewnym momencie, więc zresetując wszystko, widzimy, że na początku całe napięcie odkłada się na cewce i prąd z kolei na początku jest zerowy i po chwili ten prąd się rozpędza do osiągnięcia wartości 5 mA, tak? Bo zakładamy, że jeżeli mamy szukać punktu stabilności, to stabilny punkt będzie wtedy, kiedy tak naprawdę mamy zerowe napięcie na cewce, cały prąd przez nią przepływa, jako że prąd stały, to nie powoduje zmiany napięcia, no i to jest już ustabilizowany układ. Czyli jeżeli będziemy mieli 0 V odłożone na tej cewce, to znaczy, że prąd się już jest stały, prąd jest stały i wynosi 5 mA, bo jest ograniczony przez rezystor. Dobra, tak na poziomie intuicyjnym trochę wytłumaczyłem. Na razie nie robiłem tego na obliczeniach, tylko po prostu, żeby to Państwo rozumieli, jak to jest z sobą powiązane. Wszystko na razie ok? Jakieś pytania można zadawać od razu? No dobra, pewnie jeszcze będziemy do tego wracać, z różnych perspektyw będziemy na to spoglądać, po prostu mi zależy, żeby Państwo rozumieli, co tutaj, jak to działa, jak funkcjonuje cewka i kondensator. Natomiast przejdźmy trochę do tej takiej bardziej twardej matematyki, bo musimy trochę też z tym zrobić. No i mamy tego typu zadanie. Tutaj te dwa pierwsze robiliśmy, natomiast skupmy się na trzecim. Dlaczego takie trzecie, czym ono się różni? Ono różni się tym, że mamy obwód, ja bym powiedział, wyższego rzędu, tak? Czyli pojawia się jednocześnie cewka oraz kondensator. I spróbujemy zobaczyć, jaki będzie przebieg w tym przypadku napięcia na cewce, na kondensatorze, przepraszam. I od razu zobaczymy, jak na to będzie wpływał rezystor, a tutaj mogą być Państwo niektórzy zaskoczeni, jak mocny wpływ będzie tego rezystora i jak bardzo drastycznie potrafi się zmieniać wyjście tego napięcia. Więc skopiujmy to w ramach przypomnienia. Po prostu rozwiążmy to, tak jakbyśmy rozwiązywali normalnie. No i chyba jest. Czyli tak, na początku założymy sobie, będę starał się też trzymać tego nazewnictwa, czyli tutaj mamy źródło E od T. Wszystko będę pisał małymi, bo mamy jeszcze w dziedzinie czasu. Tak długo, jak długo jest dziedzina czasu, tak długo będzie to wszystko małymi literami. Jeżeli będzie E od T, tutaj oznaczmy prąd I od T. Mamy jedną gałąź, ten prąd nigdzie się nie rozgałęzia, żadnych węzłów, nie ma nic takiego. Więc w całym obwodzie będzie płynął jeden i ten sam prąd I od T. Napięcia będziemy odkładać w tą stronę, czyli tutaj będzie U R od T, U L od T, strzałkowane oczywiście przeciwnie, U C od T. I to jest to, co by nas interesowało. Chcemy policzyć tak naprawdę U C od T. Wartości są podane takie jak na rysunku. E od T na razie zostawimy w spokoju. Jeszcze nie powiem, co to jest, później do tego wrócimy. Natomiast chociaż od razu może podstawmy, że E od T to będzie 1 od T. Po prostu 1 V załączany w momencie sekundy. Jeszcze ważna informacja jest taka, że muszą być warunki początkowe podane, ponieważ w układach RLC mamy możliwość gromadzenia mocy, energii, tak? W kondensatorze może zgromadzić się energia w postaci napięcia, a w cewce w postaci przepływającego prądu. I tutaj ważne są te warunki początkowe, czyli ile energii jest zgromadzone w układzie. My na początek założymy, że UL od, nie UL, tylko IL, prąd cewki, IL od 0 minus, czyli prąd cewki wynosi 0 A,
oraz napięcie na kondensatorze w momencie włączenia jest 0 V, czyli nie ma żadnej energii. Mamy zerowe warunki początkowe, to tak podkreślam, bo będzie to dla nas bardzo istotne na kolejnych częściach wykładu. Tamte warunki będą w ogóle konieczne, żeby można było poupraszczać pewne układy. No i dobra, i mamy tego typu układ, tak? Korzystając z tak naprawdę poprzedniego jeszcze wykładu, tutaj były te równania cewki oraz kondensatora, ja to tak zebrałem, pamiętam, w jednym miejscu. Gdzieś to podsumowanie było. No tutaj mamy, tak? Od razu to zapiszę, żeby było dla... żeby było wiadomo, skąd to jest, po prostu na tym będziemy mocno bazować. Czyli prąd kondensatora, w naszym przypadku po prostu mamy jedno I. Nie ma innego prądu w obwodzie. Od T to będzie C razy pochodna napięcia kondensatora po czasie. No i cewka U L od T to jest L pochodna I L. Tak naprawdę samego I od T po DT. Jeszcze tak spójrzmy chwilę na te równania, ponieważ to, co ja powiedziałem o cewce, łatwo tak mówić, łatwiej o niej się tłumaczy, cewka nie lubi tego, jak się zmienia prąd i reaguje napięciem, tak? Tak mówiąc głupio, może cewka będzie kopała prądem, jak spróbujemy zmienić na niej prąd, kopała napięciem, bardziej pojawić na niej napięcie. To jest jak najbardziej prawidłowe. Jeżeli w cewce będzie, nagle wymusimy pojawienie się jakiegoś tam prądu, tak? Nie będzie żadnego prądu, wymusimy, żeby ono się pojawiło, to pojawi na niej się napięcie proporcjonalne do wartości indukcyjności tej cewki oraz szybkości zmiany tego prądu. Kondensator z kolei w drugą stronę ma, tutaj powinno być D jeszcze. W kondensatorze, jeżeli spróbujemy zmienić napięcie, to będzie temu towarzyszył prąd. To jest trochę mniej może intuicyjne, ale no, tłumacząc troszkę inaczej. Mieliśmy kondensator ustabilizowany na poziomie powiedzmy 5 V i nagle podłączamy do niego 10 V, tak? Czyli gwałtownie pojawiła się zmiana napięcia na kondensatorze, czemu będzie towarzyszył przepływ prądu do czasu, aż się kondensator naładuje i znowu mamy stan ustalony. To jak długo on się, jaki ładunek on pochłonie jest powiązany właśnie z wartością C, czyli z pojemnością kondensatora. Dobra, korzystamy z tego i co my tutaj widzimy? Na pewno jeżeli chodzi o równanie oczkowe, no bo tak naprawdę mamy jedno oczko, to będzie ono wyglądało dosyć prosto i jest to coś takiego, że mamy E od T, które jest strzałkowane w górę, nie zrobiłem tego, bo to jest źródło, czyli mamy E od T odjąć U R od T odjąć U L od T odjąć U C od T. Nic strasznego nie ma, ale ja od razu poprzekształcam w taki sposób, czyli przyniosłem wszystko na prawą stronę, mamy napięcie zasilania i mamy równanie właśnie tego, co tutaj mamy, mam na myśli równania napięć na poszczególnych trzech elementach. Korzystając z prawa Ohma oraz tych równań na cewkę oraz kondensator, możemy to poprzekształcać, czyli E od T. UR, no to jest nic innego jak I od T razy R z prawa Ohma. Ja to będę na symbolach liczył. Na końcu podstawimy i będziemy od razu widzieć konsekwencje tego. Mamy UL. UL zdefiniujemy jako L D I od T po DT. No i tutaj mamy problem, ponieważ byśmy UC musieli zapisać jako 1 przez C całka od T0 do T I od tau D tau. Nie lubimy tego, tak? Nie lubimy takich równań, mamy w ogóle równanie różniczkowe. Nie podoba się to, no chyba, że komuś się podoba, ale to nie sądzę. Więc OK, to jest jak najbardziej poprawny sposób, ale staramy się w miarę szybko uciec od tego do postaci Laplace'a. Ja to tak skreślę, to nie jest złe, to jest dobre, tylko my tego nie chcemy. Jeżeli przejdziemy do, wykonamy transformatę Laplace'a, czyli przejdziemy do dziedziny zmiennej zespolonej S, ja tutaj zmienię kolor na niebieski, to będzie to wyglądało tak. Jeżeli mieliśmy E od T, to będziemy mieli E od S. Jeżeli było UR od T, to zróbmy duże UR od S. Jeżeli było UL, wiadomo, i UC, duże UC od S. Jakie są teraz tego konsekwencje? Przede wszystkim E od S zostaje UR. Sprawa dosyć prosta, bo to jest I od S razy R. Nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Jeżeli chodzi o UL, mieliśmy UL, czyli napięcie na cewce zdefiniowane, ale w dziedzinie czasu. No to spróbujmy sobie to przekształcić. Jeżeli przejdziemy do dziedziny zmiennej zespolonej S do Laplace'a, to będzie UL od S. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale na wszelki wypadek ja to odkopię. Jest wzór na pochodną. Dokładnie pochodna funkcji. Jeżeli mam pochodną funkcji, to transformata Laplace'a tej funkcji będzie wynosiła
S razy jej oryginał, to jeszcze L-ka jest przed całością, S razy nie oryginał, tylko transformata, S, F od S, w naszym przypadku to będzie I od S. Nie, no bez przesady. Ja to albo na rzutniku dam, albo Państwu jakoś udostępnię. To nie ma sensu tego znać na pamięć. Szkoda pamięci w głowie. I tutaj mamy minus f od 0 minus. To są warunki początkowe, czyli to, co ja na początku powiedziałem, w tym przypadku będzie to prąd cewki. Mamy zerowy, więc możemy to pominąć, tak? Ale jeżeli będzie jakieś zadanie z niezerowymi warunkami początkowymi, to to jest miejsce, w którym należy tą wartość po prostu podać. Jako, że mamy 0, to tak to zostawię i bardzo wszystko nam się upraszcza. UL od S to jest S, L, I od S. I tak też zróbmy. S, L, I od S. No i jeszcze pozostał nam UC. UC znowu korzystamy z tego samego wzoru, ale troszkę inaczej musimy to użyć. To jest o to równanie. Jeżeli mieliśmy IC, no to oczywiście zrobi się I od S, czyli prąd kondensatora. Jest równe C razy D, nie D tylko S, przepraszam, to ma być S, razy pochodna, czyli jak mamy pochodną, to jest S razy transformata, więc w tym przypadku to jest duże UC od S i znowu tutaj by się pojawiło minus napięcie na kondensatorze w sytuacji warunki początkowe. Też zaznaczyliśmy, że są zerowe, więc też to oznaczę jako 0 V i to nam wszystko będzie ułatwiało. Więc to skreślę, napiszę 0 i dochodzimy do postaci, że I od S to jest SC razy UC od S. Przekształcając prosto algebraicznie wychodzi, że UC od S jest nic innego jako I od S przez SC. I podstawiamy w miejsce tego, co tutaj było, czyli tego UC. I od S przez SC. Ktoś nie wie, skąd to się wzięło? Albo jakiekolwiek pytanie? Chyba nic. Dobra. Myślę, że tutaj też na razie nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy. I wyprowadźmy to I jest przed nawias. Okazuje się, że będzie E od S. I od S i będzie, ja to w takiej kolejności ustawię, SL dodać R dodać 1 przez SC, czyli I od S, to byśmy mieli E od S przez SL dodać R dodać 1 przez SC, pomnożę całość przez licznik i mianownik przez S, po to, żeby uzyskać coś takiego. S e od S przez S kwadrat L dodać SR dodać 1 przez C. Dobrze, na tym na chwilę się zatrzymajmy, to sobie omówimy. Wszyscy rozumieją, skąd to się wzięło? To będzie nasze takie równanie charakterystyczne. Później ono tak naprawdę w ogóle będzie się nazywało na innych przedmiotach. Ale pomyślmy sobie, jaka będzie odpowiedź. To na razie jest prąd, tak? To na razie tylko jest prąd, tutaj nie ma żadnego, to jest na razie prąd cały w obwodzie. Jeżeli będziemy chcieli mieć napięcie na kondensatorze, to korzystamy z tego wzoru i powinniśmy uzyskać, że jeszcze pomnożony przez SC, przez 1 przez SC, ale zostawmy to tak na razie. I tak, na samym prądzie na razie się skupmy. Ja tutaj ten obwód mam zasymulowany i rozpatrzmy sobie kilka przypadków. Od razu będziemy analizować, co tutaj się dzieje. Pierwsza sytuacja, wezmę też transformaty Laplace'a, bo będą nam potrzebne. Pierwszy przypadek, jeżeli mamy rezystancję równą 0 w obwodzie, tak? 0 ohmów. Ten fragment całkowicie nam zniknie. I teraz jakie są tego konsekwencje? Tutaj tak naprawdę kluczowy dla nas jest mianownik tego ułamka. Na jego podstawie będzie, tego co tam jest, będzie wynikało w dużej mierze zachowanie całego układu, tego prądu, jaki będzie pływał przez obwód. Mamy S kwadrat L plus 1 przez C. Bardzo to przypomina wzór 8A, 8B, tak? Trudno powiedzieć, który będzie, być może złożenie dwóch naraz, ale tak czy inaczej jest to sinus plus kosinus, mogą być w różnych proporcjach. Odpowiedź będzie sinusem lub kosinusem. Zobaczmy. Jeżeli tutaj ustawię rezystancję na 0, no tak nie pozwoli wprost dać 0, ale zróbmy, 1 nano, całkiem blisko, to prąd, wyłączę napięcie, żeby nie przeszkadzało, sam prąd i jeszcze może tak.
sam prąd będzie teraz miał charakter oscylacyjny, czyli cały czas tam będzie sinus albo kosinus. W tym przypadku, jakbyśmy to odwrócili, nawet przypomina to sinusa, tak? Mamy tak dobrane parametry, że jest kondensator równy 1, cewka równa 1, więc dokładnie będzie S kwadrat plus 1. Omega będzie wynosiła, omega kwadrat jest 1, czyli mamy omega 1, częstotliwość będzie wynosiła jakieś 1 przez 2 pi. Czyli spodziewamy się, że powinno być przejście przez 0 w okolicy pi. No jest około 3,14 sekundy i mamy przejście przez 0 prądu, tak? To tak na szybko tylko tłumacząc. Tak czy inaczej są to drgania, które nie będą w ogóle gasły. Mamy te drgania w żaden sposób nietłumione i ten sinus cały czas tutaj będzie leciał. Jeżeli ja bym zmniejszył tutaj pojemność, na przykład do 1/100 farada, to będzie 10 razy większa częstotliwość. Amplituda też się może zmienić, ale bardziej mi zależy, żeby Państwo zobaczyli, jak tutaj to będzie wpływało na ten prąd. I jest maksimum 100 mA i cały czas te 100 mA się utrzyma. Nic się tutaj nie będzie zmieniało. Jaka jest tego interpretacja? Ano to jest trochę takie jakby huśtawka na fizyce, albo jakieś tam wahadło, tak? Mamy energię, która będzie przepływała, zróbmy wyświetlenie natężenia. Jeszcze napięcie wyświetlmy. Będziemy mieli energię, która będzie przepływała na zmianę między cewką i kondensatorem, tak? Nie mamy żadnego miejsca, gdzie ta energia by się rozpraszała. Rezystora no nie ma, jest 1 nanoohm, czyli nie ma go w zasadzie. Więc ta energia po prostu nie ma gdzie się rozproszyć, cały czas będzie ona zmieniała się z energii na kondensatorze w energię na cewce. I z tego powodu mamy takie nietłumione drgania oscylacyjne, tak? Cały czas będą, jeżeli czas będzie leciał dalej, już mamy 15 sekund, nadal maksimum jest 100 mA. To się nie stłumi, po prostu mamy nietłumione drgania. I to jest taka sytuacja właśnie, gdzie ona wystąpi, kiedy nie będzie żadnej rezystancji, co od razu widać, zresztą zgadza się z tym Laplacem, że będziemy mieli tego typu równanie. Dobra, ktoś nie rozumie tego? Słucham? Dlaczego zakładamy, że Dlaczego zakładamy, że tej rezystor jest zero, tak? Z tego powodu, żeby rozpatrujemy kilka przypadków, jak się będzie zachowywał układ w zależności od tego, jaką funkcję uzyskamy w mianowniku tej funkcji. I tutaj, jeżeli ustawię rezystancję na 0, to będziemy mieli tak naprawdę tego typu przekształcenie, czyli to będzie w mianowniku funkcja typu s kwadrat plus omega kwadrat. Patrzymy na przekształcenie. Tak naprawdę to jest sobą powiązane, więc po prostu chciałem pokazać w takiej drodze, że mamy wzór, ze wzoru pokazać, co się możemy spodziewać i że to faktycznie wychodzi. A konsekwencja taka jest, że inaczej jeszcze tłumacząc z innej perspektywy, że ta energia się nie ma gdzie rozproszyć. No dobra, jak już powiedziałem, że energia nie ma się gdzie rozproszyć, to co się stanie, jeżeli zrobimy, nie, jedynka już jest, jeżeli będzie miała się gdzie energia rozproszyć, czyli drugi przypadek, rezystancję zróbmy większą od zera, ale delta tego mianownika będzie ujemna, tak? W takiej sytuacji, jeżeli delta jest ujemna, nie będziemy w stanie rozbić tego mianownika na dwa ułamki proste, czyli ten numer, na który tam ćwiczyliśmy, rozbiciem na dwa ułamki nam odpadnie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, pojawi się tak naprawdę coś w stylu 9a lub 9b, tak? Prawdopodobnie znowu będzie to mieszanka tych obu. Czyli co tutaj się pojawia? E do minus alfa t, sinus omega t, kosinus omega t. Czyli dodając trochę rezystancji, no na przykład dajmy na to pół oma, już pojawi się ta rezystancja, ale nadal delta ewidentnie będzie ujemna, tak? No bo będzie s kwadrat plus pół s plus 1. Uzyskujemy, nie wiem, czy to Państwo widzą, ale tutaj amplituda będzie gasła, tak? Nadal to jest, są drgania oscylacyjne, one mają stałą częstotliwość, nadal tutaj będzie częstotliwość taka sama i równa około jednej, omega było równe 1/10, omega jest równe 10, tak? Więc tutaj powinno być okres jakieś 0,5 sekundy, 2,5 sekundy chyba tak. Cały czas będzie stały okres, ale widać, że amplituda będzie nam gasła z czasem, tak? Więc tutaj, jeżeli ten układ wprowadzimy jakieś tłumienie, to te oscylacje będą się pojawiały, ale przez to, że energia powoli będzie się rozpraszała na tym rezystorze, tak? Każdy przepływ prądu, pojawienie się napięcia na rezystorze będzie towarzyszyło rozproszeniu się mocy, które już do układu w żadnym stopniu nie wróci, no to mamy jak mamy, jest co jest, czyli po prostu ten sygnał będzie miał spadającą amplitudę. Jeszcze coś chciałem dopowiedzieć do poprzedniego układu. Ale to może zaraz mi się przypomni, bo coś tam jeszcze chciałem powiedzieć. No dobra. To jest w miarę jasne z tym, że będzie drgania, że będą oscylacje, ale będzie już to, ta energia się rozpraszała, czy coś jeszcze tutaj dopowiedzieć? Czy ktoś czegoś nie rozumie? No dobra. Kolejny przykład mamy. Trzeci.
Jeżeli mamy rezystancję też większą od zera, to już nie będziemy ujemnych w ogóle rozpatrywać, delta jest równa dokładnie 0. To wystąpi, kiedy podstawimy 2 ohmy. Co się stanie z perspektywy wzorów? Z perspektywy wzoru, tak naprawdę przez to, że mamy deltę równą 0, to jesteśmy w stanie sprowadzić cały mianownik tego ułamka do postaci kwadratu jednego miejsca zerowego. Czyli tutaj uzyskamy coś typu szóstego wzoru, tak? Być może przeskalowane, być może coś tam będzie się z nim więcej działo, ale tego typu rzeczy tam się spodziewamy. Czyli to będzie t e do minus alfa t. I zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj już widzimy, że oscylacje żadne się nie pojawią, nie ma żadnego sinusa, jest nadal charakter gasnący, natomiast, aha, no jeszcze tutaj muszę zmienić, żeby to działało z powrotem na 1 farad. To mogłoby trochę namieszać. Odpowiedzi spodziewamy się typu t e do minus alfa t. Alfa to będzie prawdopodobnie chyba 1 sekunda, natomiast widać, że na początku tutaj ten prąd będzie narastał i z czasem on będzie dążył do zera. Nie będzie żadnego przeregulowania, mam na myśli ani razu prąd nam nie wyjdzie poniżej osi, nie będzie kierowany w drugą stronę, tak? Jak poprzednio te oscylacje były, to prąd zmieniał swój kierunek. Tutaj nie mamy żadnych oscylacji i dodatkowo to jest taki specyficzny punkt, szczególnie gdzieś tam z perspektywy automatyki będzie on o tyle istotny, że to jest układ, na którym będziemy mówili, że jest tłumiony krytycznie, to znaczy ta wartość prądu będzie dążyła do zera w możliwie najszybszy sposób, bez przeregulowań. Przeregulowań, czyli po prostu ani razu nie wypadnie poniżej zera. I to dokładnie jest ta sytuacja, w której mamy dwa miejsca zerowe ulokowane w tym samym punkcie, tego mianownika. No i wtedy jest właśnie ten odpowiedź jest typu t e do minus alfa t. No dobrze, no i ostatni przykład, ostatni sposób, co tam może się dziać. Rezystancja oczywiście większa od zera, no i deltę mamy też większą od zera. Wtedy, zgodnie z tym, co robiliśmy na ćwiczeniach, na wykładzie, pojawi nam się ułamek typu S plus alfa 1, S plus alfa 2, tak? I będziemy w stanie mianownik rozbić na dwa miejsca zerowe rzeczywiste. I w takim układzie później, jeżeli będziemy się tym zajmować, to po prostu rozbijemy to na dwa ułamki. Będzie jeden taki składnik z alfa 1, drugi z alfa 2. Pamiętają to Państwo, na pewno tutaj robiliśmy to chyba. Tego jeszcze nie przepisałem, mi się wydaje, ale gdzieś tutaj było. Tego typu, tak? Dwa miejsca zerowe rozbijamy i potem z tego wychodzą dwa różne e do minus alfa t. I efekt jest taki, że tutaj też układ będzie dążył do, na przykład dla 5 ohmów, będzie dążył do zera, natomiast jedno z tych miejsc zerowych, to jeszcze tak dopiero później Państwo będą trochę jeszcze muszą tutaj z tym przećwiczyć, przemyśleć. W zależności od lokalizacji tych miejsc zerowych układ szybko lub wolno będzie dążył, tak? Mówię to już tak trochę bardziej pod podstawę automatyki, inne tego typu przedmioty, które tego będą wymagały. Co to znaczy? Jeżeli będziemy mieli, gdzie tu jest transforma, tam mamy, w tym miejscu, jeżeli będzie duża wartość, S plus duże alfa, to będziemy mieli bardzo szybki, mam na myśli e do minus na przykład 50, powiedzmy, podstawmy za alfę, S plus 1 przez S plus 50 alfa, to będzie e do minus 50 t, to bardzo szybko będzie się zbiegało do zera, tak? Więc on po prostu będzie szybciej się zbiegał. I to jest to odnośnie tych właśnie miejsc zerowych, w przyszłości też będą nazywane biegunami. Więc ten układ tak naprawdę będzie się zachowywał tak, jak w dużej mierze ta rezystancja na to wpłynie, ale proszę też zwrócić uwagę, że ja tutaj manipuluję tylko i wyłącznie rezystancją, a tak naprawdę, jeżeli bym zmieniał jednocześnie wszystkie trzy parametry, to będzie miało dużo większy wpływ, tak? Bo jednocześnie z perspektywy funkcji kwadratowej byśmy zmieniali A, B oraz C i patrzyli, jak będzie się zachowywały rozłożenie miejsc zerowych, więc to jest o tyle dosyć takie, no trochę bardziej złożone, ale chciałem Państwu nakreślić to z perspektywy samej rezystancji od razu z wytłumaczeniem tego, co tutaj się dzieje. Dobra, czy jakieś pytania do tego są? Czy cokolwiek jest niejasne, coś dopowiedzieć, coś by chciał usłyszeć więcej? No dobra, jak nie ma, to dobrze. No to idźmy dalej. Tutaj, jeżeli byśmy to zadanie kontynuowali, to jeszcze może tak tylko pociągnę to do końca. Mamy I od S, napięcie na kondensatorze UC od S to będzie oczywiście 1 przez SC razy właśnie I od S, czyli S E od S, S L S kwadrat L plus SR plus 1 przez C.
I podstawiając wartości u L od S, podstawiam już ten 1 ohm, 1 farad, 1 henr. E od S będzie 1 przez S, więc tutaj bym to wyjął przed nawias. Zostanie S kwadrat plus S plus 1. No i z tego transformatę Laplace'a by trzeba odwrotną policzyć i uzyskalibyśmy przebieg napięcia na kondensatorze, tak? Więc na razie to zostawmy. Takie rzeczy w ogóle Wolframem najwygodniej jest liczyć, najwygodniej jest to sprawdzić. Dobra. Ten wykład chyba się na razie nie przyda. Czyli tutaj widzieli Państwo, jaki mamy ciąg, tak? Były równania różniczkowe, było podstawienie tych wartości ewentualnych początkowych, w tym przypadku akurat były zerowe. I tak naprawdę wszystko było wyprowadzone z definicji. Tutaj liczenia jest, myślę, całkiem sporo, sporo tych podstawień, sporo przekształceń. Czy da się prościej? Tak, prawdę mówiąc tak, i spróbujmy rozwiązać to jeszcze raz, tylko z wykorzystaniem tak zwanej impedancji operatorowej. O impedancji było coś mówione na wykładzie, pewnie nic jeszcze. Dobra. Jeżeli chodzi o impedancję, to będziemy mieli stosunek transformaty Laplace'a napięcia na elemencie do płynącego przez nie prądu. Czyli będzie to coś w stylu impedancja Z od S to będzie U od S przez I od S. Mogą Państwo widzieć trochę podobieństwo. Jeżeli mieliśmy rezystancję, która była U przez I, tak, no to tutaj wszystko mamy, ale przekształcone do dziedziny zmiennej zespolonej. Po co w ogóle takie coś robić i jaki to ma cel? Jeżeli mamy sygnały prądu, w których występuje sama rezystancja, nie ma elementów inercyjnych, czyli to, jaki jest tam zależność między prądem i napięciem, zależy tylko i wyłącznie tak naprawdę od tych rezystancji i to jest wartość stała, no to jak puścimy 1 amper przez 5 ohmów, no to mamy tam powiedzmy 200, mamy 5 voltów. Jeżeli puścimy 10 voltów na 2 ohmy, wyjdzie z tego 5 amperów, tak? Ta zależność jest stała. Jeżeli puścimy sinusa na rezystancję, to będziemy mieli też sinusoidalne napięcie podane na rezystancję, będzie sinusoidalny prąd. Nie ma żadnych tutaj zależności. Natomiast tutaj kondensator i cewka nam to wszystko zaczynają psuć, ponieważ inaczej będzie się zachowywał kondensator od razu po włączeniu układu, inaczej będzie się zachowywał po chwili, a inaczej będzie się zachowywał w stanie ustalonym, tak? I tutaj ta zależność jest no, uzależniona od tego, jaki prąd przez niego płynął, jaki jest na nim ładunek, jakie jest na nim napięcie. Więc taka zależność prosta w przypadku elementów inercyjnych nam nie wystarczy. I potrzebujemy do tego celu użyć właśnie tej impedancji zespolonej, która bardzo mocno nam uprości układ, więc tutaj bym prosił o takie chwilowe, mocniejsze skupienie się, bo to jest coś, co bardzo, że tak powiem, Państwu życie ułatwi. I tak, ja już tutaj te przekształcenia zrobiłem i tak naprawdę to jest coś, co wcześniej już pokazywałem, czyli jeżeli mamy równanie na kondensatora, tak, prąd kondensatora w zależności od czasu, to będzie pochodna z napięcia po czasie razy C. Jeżeli zrobimy z tego transformatę Laplace'a, coś, co już dzisiaj robiliśmy, I od C, I C od S będzie C razy S, no bo S mu się wzięło z pochodnej, minus warunki początkowe. Tutaj jest ważna rzecz, w tej impedancji operatorowej będziemy zakładali, że warunki początkowe są 0, ale zazwyczaj takie zakładamy, zazwyczaj takie są w treści zadania. I w takiej sytuacji UC od S do IC od S będzie 1 przez SC, tak? Czyli ja od razu napiszę, że impedancja kondensatora od S to jest 1 przez SC. Jeżeli gdzieś są niezerowe warunki początkowe, no to przykro mi, trzeba trochę je uwzględnić, trzeba cofnąć się na chwilę tej równej różniczkowej. Natomiast jak są zerowe, od razu możemy użyć. Przy niezerowych potrzebne będą nam te równania różniczkowe. Czyli impedancja operatorowa tego kondensatora jest 1 przez SC. Adekwatnie tak samo, analogicznie bierzemy dla indukcyjności, czyli cewki na przykład. Napięcie na cewce jest równe indukcyjność razy pochodna prądu po czasie, znowu od razu transformacja Laplace'a, transformata, zerowe warunki początkowe i się okazuje, że ta impedancja jest równa SL, tak? Czyli zależność między transformatą Laplace'a napięcia na cewce, a prądu płynącego przez cewkę będzie opisana jako SL, czyli ZL od S jest SL. No i jeszcze impedancja rezystancji od S, prosta sprawa, bo jest rezystancja. Dobra, co nam to daje? Spróbujmy podejść do... Ja to wyrzucę gdzieś, bo mi ten wykład tylko przeszkadza. Jeszcze raz podejdźmy do takiego zadania. Ono jest praktycznie takie samo jak poprzednie, ale zobaczmy, czy cokolwiek nam to pomoże i w jakim stopniu będzie łatwiej. Mam jeszcze raz ten sam obwód i
od razu konwertujemy. Wcześniej najpierw wyprowadziliśmy równanie różniczkowe, podstawialiśmy równanie oczkowe albo węzłowe i dopiero to się podstawiało. Natomiast co my tutaj możemy zrobić? Konwertujemy obwód już na etapie samego schematu, tak? Czyli tutaj mamy jakieś E od T, no to zastąpmy to źródłem napięcia E od S. Mieliśmy bloczek rezystancji, no to zastąpmy go jego odpowiednikiem w impedancji operatorowej, czyli R-ką. Tu się pojawia nowość. Mieliśmy indukcyjność 1 Henra, zastępujemy ją zgodnie z tym, co napisaliśmy, impedancją operatorową SL. Mieliśmy kondensator, zastępujemy to bloczkiem 1 przez SC. I to będzie impedancja operatorowa kondensatora, to będzie impedancja operatorowa cewki, no i tutaj rezystancja, to jest też ZR od S, tutaj ma być od S. I tym sposobem doszliśmy do czegoś, co Państwo tak naprawdę robią od początku semestru, czyli liczenie czegoś dla prądu stałego. Trochę się oszukujemy, to tak naprawdę jest wszystko w dziedzinie tej zmiennej zespolonej, ale reguły w tym momencie cofają się do tego, co było. No to załóżmy, chcemy obliczyć napięcie, o tutaj, chcemy obliczyć UC od S, tak? No to od razu Państwo mogą zauważyć, że to jest ewidentnie dzielnik napięciowy, czyli UC od S możemy policzyć jako E od S razy 1 przez SC dzielone przez sumę tych impedancji, czyli R plus SL plus 1 przez SC. I jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, co byliśmy, tak? Przekształcając jeszcze ten wzór lekko, dokładnie doszliśmy do tej samej postaci. Ja go nawet skopiuję stąd. To wcześniej wymagało pół strony obliczeń, a dzięki temu, że przekształciliśmy z automatu schemat, od razu już schemat do dziedziny właśnie zmiennej zespolonej, że tutaj użyliśmy od razu transformacji Laplace'a, mamy tak naprawdę to samo równanie. Tu jest to prawda na IC i od S, natomiast jeżeli chodziłoby o kondensator, to by trzeba tylko dopisać 1 przez SC. I to tyle, tak? Dokładnie widać, że to będzie to samo. Jeszcze pomnożę wszystko przez S, czyli tutaj się redukuje i tutaj pojawia się S. Jesteśmy w tym samym miejscu. Więc to jest bardzo mocne udogodnienie, bo pozwala dosyć szybko nam obliczyć tak naprawdę, jaka będzie transformata Laplace'a na danym elemencie. I teraz prosta sprawa by była, uzyskujemy, podstawiamy wartości, odwrotna transformata, mamy przebieg w zależności od czasu. Dobra, przekonałem Państwa, że tak jest trochę prościej? Więc w ten sposób można będzie sobie korzystać, tylko proszę pamiętać, że tutaj muszą być zerowe warunki początkowe, bo one będą nam bałaganiły. No dobra, jeszcze trochę jedną rzecz zróbmy. Mianowicie mamy tutaj pobudzenie E od T i E od T będzie, może być na przykład sinusoidalne, tak? Więc jeżeli podstawimy tutaj jakiś przebieg sinusoidalny, to już zrobię na symulacji, nie będę tego wprowadzał, bo wzory były po prostu ciężkie. I ustawmy częstotliwość 100 Hz, tak? To w pewnym momencie na wyjściu też ustabilizuje nam się, podwyższę trochę napięcie, też ustabilizuje nam się ta wartość 100 Hz. Czyli jeżeli mamy jakiś sygnał wejściowy, mam na myśli wejściowy o zadanej częstotliwości, to w układzie ta częstotliwość też będzie się pojawiała. I w stanie ustalonym, na razie trochę kłamie, ale nie powinny się pojawić żadne inne częstotliwości. To będzie konieczne z przyszłego wykładu, na przyszłym wykładzie. Czyli tak, może tłumacząc jeszcze bardziej logicznie. Jeżeli do układu wprowadzamy 100 Hz, nie ma żadnych elementów nieliniowych, a na teorii obwodów nie ma elementów nieliniowych, to nie spodziewamy się, że pojawi się jakakolwiek inna częstotliwość niż 100 Hz, tak? Zmniejszę to może na jakieś 10. I w stanie ustalonym te 10 Hz będzie, niezależnie od tych wartości rezystancji tutaj na nich, będzie te 10 Hz się pojawiało cały czas. Wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć, coś, co zapomniałem wcześniej. Cofnę jeszcze się na chwilę do tej wartości, gdzie była rezystancja zerowa. O takie coś, tak? Ja na pierwszym wykładzie powiedziałem, że stan ustalony to jest taka sytuacja, w której sygnał się nie zmienia, jest ustabilizowany na jakimś poziomie. No teraz Państwo tak naprawdę widzą, że to jest kłamstwo, ale takie przydatne trochę, z tego powodu, bo no mamy stan ustalony i tu się nic nie zmieni. Czyli co tak naprawdę jest tym stanem ustalonym? Jako stan ustalony będziemy rozumieć sytuację, w której wszystkie fragmenty, wszystkie człony
e do minus alfa t wygasły. Czyli jeżeli mamy jakiś obwód i uzyskamy w równaniu już przebieg czasowy typu e do minus alfa t z jakimś sinusem albo samo e do minus alfa t, jakieś takie właśnie te człony, takie wygasające w czasie, to stan ustalony będzie sytuacją, gdzie podstawimy tak duże t, że założymy, że te wszystkie e do minus alfa t będą się zbiegały do zera. I to będzie nasz stan ustalony. Tutaj, jak widzimy, w tym obwodzie nie ma żadnego fragmentu e do minus alfa t. Zostały same sinusy i kosinusy, tak? Dokładnie to powinien być sam sinus czasu. I to też jest stan ustalony, tak? Wygasiliśmy już wszystkie człony e do minus alfa t, ustabilizowało się, no mamy wyjście sinusoidalne. Okej, tak będzie. W stanie ustalonym na wyjściu będzie sinus. To jest jak najbardziej normalna sytuacja, że on może się zmieniać. Nadal to będzie stan ustalony, pomimo że to wyjście cały czas tutaj nam będzie zmieniało swoją wartość, tak? Żeby Państwo zrozumieli, o co chodzi z tym stanem ustalonym, że tak naprawdę jest takie, gdzie te wszystkie stany przejściowe, czyli człony e do minus alfa t przestały obowiązywać ze względu na to, że po prostu mamy duży czas. W elektronice, tak na teorii obwodu tutaj będziemy przyjmować, że to jest czas dążący do skończoności, a w praktyce wystarczy kilka sekund, bo zazwyczaj to są nieduże wartości, więc tak w symulacji kilka sekund tego wystarczy. Dobra, pytania jakieś? Cokolwiek? Coś niejasne? Ja dopowiedziałbym. Jak nie ma, to idziemy dalej. Korzystając z tego, co wiemy, czyli tej impedancji operatorowej, spróbujmy podejść do czegoś takiego, tak? O transmitancji jeszcze zaraz będę tłumaczył. I tutaj byśmy chcieli znać tak naprawdę wartość napięcia na kondensatorze. Zobaczę, jak tutaj napięcie wejściowe było podane. Napięcie wejściowe jest skok jednostkowy razy 5 V. Tak, mamy taki obwód i po kolei tłumacząc, będzie E od T. To jest napięcie na zasilaniu, ale zróbmy może od razu w dziedzinie zmiennej zespolonej, żeby tutaj z tym się nie męczyć, czyli od razu zamieniamy układ. Mamy źródło napięcia E od S. E od S będzie równe, jeżeli pamiętam, to było 5 V podane. Tak, 5 V, czyli to będzie 5 przez S. 5 przez S, ponieważ 1 przez S to jest skok jednostkowy, a tak naprawdę traktujemy napięcie jako skok jednostkowy razy ta wartość. Mamy 1 Henr. Podstawmy, zobaczę, jak tutaj robiłem, podstawmy może wartości, naraziliśmy dla wartości, czyli to będzie cewka L1, cewka L2, R oraz C i będzie nas naprawdę interesowało UC. Czyli podstawiając tą impedancję operatorową będzie z SL1. Mamy rozgałęzienie, jest R. Jeden przez SC, znowu impedancja operatorowa i SL2. Równanie rozwiążę tak jak zwyczaj robiłem, czyli metodą właśnie węzły plus oczka i z tego wychodzi macierz przekształcenia i tu będę chciał zwrócić jeszcze na coś uwagę. Prąd oczywiście będzie I od S, bo już wszystko mamy w dziedzinie zmiennej zespolonej. Ten nazwijmy może I1, tutaj prąd nazwiemy I2 od S, tutaj niech płynie prąd I3 od S. Już widzimy, że nie znamy żadnego z tych trzech prądów i będziemy mieli dwa oczka i jeden węzeł, tak? Czyli mamy trzy równania i trzy niewiadome prądy, czyli dodam to macierz 3 na 3. Nie chcemy tego robić. Dlaczego? Do tej pory, jeżeli mieliśmy układy z prądem stałym, to wszędzie pojawiały się rezystancje i tylko rezystancje, nic poza nimi. Więc spokojnie te wszystkie wartości macierzy można było wbić w kalkulator, pojawiał się wynik gotowy, tak? Tutaj w kalkulatorze już nie wpisze się żadnego na przykład 1S, tak? Kalkulator tego nie przyjmie, nie będzie umiał podać wyników takiej postaci. Więc to niestety tutaj Państwo będą zdani na to, żeby policzyć tą macierz odwrotną, no tak powiem, na palcach. Więc starajmy się za wszelką cenę sprowadzić ją do wymiaru 2 na 2, bo to po prostu bardzo mocno cały układ będzie upraszczało. Dobra, strzałkowanie. UL1 od S. UR. UC. UL2 od S. No i zrównania węzłów by wynikało.
Ja pominę te S-y, po prostu zakładam, że Państwo wiedzą, że to będzie I od S, U od S i tak dalej. Będę po prostu skrótowo pisał, że to jest zwyczajne U1, I1 i tak dalej. I1 jest równe I2 dodać I3. Zapisałem już w tej postaci, bo zaraz będziemy podstawiać, czyli oczko pierwsze. E od S skierowane zgodnie, czy samo E, minus UL1 minus UR równa się 0, albo można w ten sposób zrobić już przeniesione, albo na drugą stronę nawet. Od razu robię to w takiej postaci, żeby to w miarę tą macierz przypominało. Oczko drugie. UR jest zgodne, minus UC minus UL2 równe 0. I taki byśmy mieli układ trzech równań strzemienia wiadomymi. Normalnie, gdybyśmy wyprowadzali to wszystko z równań różniczkowych, to byłby układ równań różniczkowych. Ale już mamy wszystko w dziedzinie S, więc to jest normalnie algebraicznie do policzenia. Podstawmy te prądy, czyli tak, z tego pierwszego już jest tak naprawdę wyprowadzone. UL, tak, traktujemy to, ten bloczek zwyczajnie tak, jakby to była, przez to, że to jest impedancja, czyli impedancja jest stosunkiem transformaty Laplace'a napięcia do przepływającego prądu, rezystancja jest stosunkiem samego napięcia do prądu w przypadku rezystora, to będziemy to traktować dokładnie tak samo, jakby to był jakiś opornik o rezystancji SL, tak? A potem zajmiemy się całą resztą, czyli odwrotną transformatą Laplace'a, żeby uzyskać końcowy wynik. Czyli napięcie UL1 będziemy brali z czegoś bardzo analogicznego do prawa Ohma, to po prostu będzie I1 SL1. Zwyczajnie traktujemy tą wartość tak, jakby to był rezystor o wartości SL. UR. Tutaj jeszcze pozbyłbym się może od razu tego I1 i zróbmy to I2 plus I3. Z tego powodu, bo nie chcemy mieć tej I1-ki. Żeby zrobił się układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi zamiast trzech, bo macierz 2 na 2 o wiele łatwiej się obraca. I2. I to będzie razy R, to jest proste, akurat to jest równe E. UR jeszcze raz I2R dodać I3, minus tutaj będzie I3 przed nawiasem i zostaje SL2 dodać 1 przez SC. Tak? Słucham? Ok, teraz to sprowadzamy do postaci macierzowej w taki sposób, że mamy trzy niewiadome w układzie, I1, I2 oraz I3. Doprowadzę to do postaci macierzowej, macierz odwrócimy, uzyskamy tak naprawdę prądy I2 oraz I3. I1 zostanie na potem, ponieważ on jest ukryty, tak? Wyprowadzając to po prostu wyjdą prądy i potem z rozpływu prądów, na przykład wiedząc, że napięcie UC od S to jest I3 razy SC, uzyskamy napięcie na kondensatorze. Więc to jest taki, ja zawsze w ten sposób prezentowałem rozwiązywania równań. Zaraz to, myślę, stanie się jasne. No dobra, jeżeli chodzi o postać macierzową, to by wyglądało w taki sposób, że będzie SL1 dodać R, SL1, nieznane prądy 1, 2, E0 i tutaj będzie nie I2, tylko R, minus SL2 minus 1 przez SC. I taki mamy zapis macierzowy równania tego, czego nam brakuje, tak? Rzucę jeszcze okiem na... Tak, dziękuję. I2, I3. Patrzę tylko jeszcze na ściągę, czy to wychodzi prawidłowo, ale wygląda na to, że tak. Ktoś nie wie, skąd ta macierz się wzięła, albo co to w ogóle jest? Co z tym dalej będziemy robić? Te niebieskie równania się skąd wzięły? One się wzięły dokładnie stąd, ja to popazgrolę, może różowym. Mieliśmy UL1, tak? UL1 byśmy zapisali jako SL1 razy I1. Ponieważ to, co ja powiedziałem w przypadku tej impedancji operatorowej, tą wartość będziemy traktować tak samo, jak traktowaliśmy rezystancję w przypadku obwodów prądu stałego. Więc napięcie UL1 to będzie równe nic innego jako I1 razy SL, no bo tak byśmy potraktowali obwód prądu stałego. Cały czas tak. To się nic nowego nie wzięło. To jest to dokładnie te niebieskie, to jest przekształcenie pomarańczowych. Czyli pomarańczowe plus zielone przekształcone dają niebieskie. Dalej to jest zapisane w postaci macierzowej. I tak naprawdę, jeżeli chodzi już o wynik, to I2, I3 będziemy rozumieli jako
odwrotność tej macierzy, czyli to będzie 1 przez wyznacznik, SL1 dodać R minus SL2 minus 1 przez SC, odjąć R SL1, czyli to jest 1 przez wyznacznik, jeżeli chodzi o odwracanie macierzy 2 na 2, ja to już na ćwiczeniach wiele razy robiłem, SL2 minus 1 przez SC, SL1 plus R minus SL1 R z minusem R i 0, tak? Czyli przypominam tylko, że jeżeli odwracają Państwo macierz 2 na 2, to jest 1 przez wyznacznik, tak? Już mówię. Chodzi o macierz niebieską czy czerwoną? Niebieską. Niebieską. Macierz niebieska jest I2. Jest I2, to będzie SL1 plus R. A potem jest I3, jest tylko z SL-em. Czyli to się wzięło stąd, a czerwone jest tutaj. Teraz jest OK? Czy dziś jeszcze coś jest nie tak? Plus. Plus. Plus wynika z tego, dokładnie on stąd się wziął. W drugim równaniu, tak? Tutaj jest minus, który się wziął z tego równania. I tutaj wyjąłem od razu I3 przed nawias, czyli minus I3 wyjąłem przed nawias. To był odpowiednik UL2, a to był odpowiednik UC. Tak? Coś jeszcze się nie zgadza? Coś jeszcze tutaj dopowiedzieć? Coś jest niejasne, bo może mam gdzieś błąd. Proszę od razu mówić. No dobra, jeżeli by trzeba to policzyć już do końca, nas powinien interesować prąd I3, tak? Więc rozwiązujemy tylko tak naprawdę dolny rząd tej macierzy, dolny wiersz, ponieważ no, jakbyśmy pomnożyli, to będzie 1 przez wyznacznik, który jest wartością stałą tak naprawdę, R razy E i ten fragment razy 0, czyli to będzie minus R E od S, może nawet zapiszę, i zrobi się S L1 plus R. Znaki zmienię, SL2 plus 1 przez SC plus R SL1 i tutaj też minus znika. I to powinno się zgadzać. Dobra, tak? Coś nie tak z tym jest? Zobaczmy jeszcze tylko, jak transformator Laplace'a z tego powinna wyjść. Ogólnie wyjdzie tragicznie, jak ja pamiętam, ponieważ jeszcze mamy napięcie UC do policzenia od S, które tak naprawdę będzie 1 przez SC razy to wszystko, co tutaj mieliśmy, podstawiając wartości, to tak, dobra, pominę to. Pamiętam, że wychodzi na kilka stron wynik, więc na razie to może, chociaż może zróbmy. Odwrotna transformata Laplace'a i będziemy mieli coś takiego. Najpierw jest 1 przez S, S razy. I tam była pojemność, jeżeli dobrze pamiętam. Ktoś to ma pod ręką? No, stąd wezmę. Jedna tysięczna. To jest pierwsza część razy rezystancja, czyli najpierw 100. Razy. I tutaj było E od S, to było 5 przez S, czyli 5 przez S, mamy licznik i w mianowniku wychodzi, no trochę dużo gorzej tutaj wyjdzie. Tyle dobrze, że są po henrze. No dobra. Mianownik S plus 100
1 przez, czyli będzie 1000 przez S plus S plus S razy 100. Jeżeli się nigdzie nie pomyliłem, to powinno zadziałać. Tak, to jest wynik. Więc nie wiem, czy na kolokwium coś takiego się pojawi, bo to mogłoby trochę Państwu problemu sprawić. Więc zostawmy to na razie. Tak czy inaczej, mniej więcej spodziewamy się, na logikę biorąc, analizując jeszcze tak logicznie, co tutaj mieliśmy, tak? Przemyślmy, jak ten układ się zachowa i co spodziewamy się na kondensatorze uzyskać. Na pewno będziemy mieli jakieś oscylacje, no bo to jest kondensator z cewką podłączone są, ale pomyślmy o stanie ustalonym. Mamy stan ustalony, tak? Czyli co będzie? Na pewno na cewce nie będzie żadnego prądu, tak samo na tej cewce, przepraszam, żadnego napięcia. Żadnego napięcia nie będzie tutaj, żadnego napięcia nie będzie na tej cewce. Kondensator w stanie ustalonym będzie stanowił rozwarcie, tak? Czyli co my tutaj widzimy? Prąd cały z tego źródła zasilania tutaj, nie widząc oporu, nie mając żadnego napięcia, cały będzie płynął przez te 100 ohmów, tak? Więc jeżeli tu mamy 5 V napięcie zasilania, to i na 100 ohmach będzie te 5 V. Tak samo tutaj nie mamy żadnego napięcia, więc zgodnie z drugim oczkiem na kondensatorze też oczekujemy 5 V w stanie ustalonym. To jest logiczne, czy nie bardzo? Dobra. I jeżeli zobaczymy na ten przebieg z Wolframa, to widzimy, że to się stabilizuje na poziomie 5 V wyjście, tak? Ta funkcja, więc tam będą oscylacje na początku, ale z czasem to wszystko powinno się ustabilizować na poziomie 5 V, co zresztą spróbujmy odpalić. Jest napięcie na kondensatorze, trochę to przyspieszmy, żeby większa historia może była. I niech to sobie tutaj chwilę poleci. Tak czy inaczej, są te oscylacje i widzimy, że to się będzie zbiegało, no już oscyluje w okolicy 5 V, tak? Trochę ponad, trochę poniżej, ale będzie do tych 5 V zbiegało i w stanie ustalonym, tak jak powiedziałem, nie ma żadnego napięcia na cewce, czyli tutaj ono zmierza do zera, już są mikrowolty. Na drugiej cewce też nie ma żadnego napięcia, są mikrowolty. Kondensator stanowi całkowite rozwarcie, nie ma żadnego prądu, są mikroampery i cały prąd tak naprawdę ogranicza się do tego przebiegu. Widzimy, jakie jest napięcie na tym kondensatorze, że ono ustabilizowało się prawie już na poziomie 5 V, to już nawet okazało się dokładnie 5 V, więc że tak powiem, na logikę biorąc to wszystko, co tu się dzieje, to myślę, że to w miarę poszło. Dobra, pytania jakieś, cokolwiek niejasne? Ok. Idźmy dalej, ponieważ jeszcze chciałem porozmawiać o czymś takim jak transmitancja, to znaczy, jeżeli jest ten wzór, tak, to my możemy przekształcić zależność między napięciem zasilania a napięciem na kondensatorze, tak, jako UC od S, to był do E od S, to byśmy się spodziewali, że to będzie coś w stylu 1 przez SC, ja to skopiuję. Tego mi często na tablicy brakuje, trzeba pisać niestety. Taka będzie zależność między napięciem na kondensatorze, a napięciem podawanym jako źródło, tak? To będzie się nazywało transmitancja, ponieważ no, transmitancja zgodnie z definicją, sama definicja będzie taka, że to jest stosunek transformaty Laplace'a wyjścia układu do wejścia układu w przyzorowych warunkach początkowych. No dobra, ale po co nam to jest? Tutaj trochę szerzej spójrzmy na to, nie tylko i wyłącznie z perspektywy właśnie samej teorii obwodów, ale to się zaraz przyda na innych przedmiotach, gdzie dla przykładu mamy, powiedzmy, mamy piec jakiś, tak? Mamy piec albo pokój, po prostu mamy pokój, na zewnątrz jest temperatura, dajmy na to 20 stopni, w tym pokoju jest 25 stopni i my się zastanawiamy, co się stanie, jeżeli tutaj w tym pokoju odpalimy kaloryfer, tak? Który będzie nam dawał temperaturę powyżej 50 stopni, czyli tak naprawdę tutaj nie wiem, czy Państwo widzą, o co w tym chodzi, ale to też będzie opisane równaniami różniczkowymi. Albo w inny sposób, mamy samochód, który będzie jakoś tam zamodelowany, zbudujemy model samochodu, super jest, i on będzie jechał po drodze. I możemy zrobić zależność jego wychylenia Y od S, czyli położenia w tej osi Y, w zależności od charakterystyki drogi. I tutaj będziemy mieli X od S, czyli nasze wejście transformaty Laplace'a, tego, po czym on będzie się poruszał. No i do czego nam to jest potrzebne? Zamiast opisywać wzór całymi równaniami różniczkowymi zachowanie układu, to my możemy równanie układu przedstawić przy pomocy właśnie transmitancji, czyli takiego stosunku transformaty Laplace'a wyjścia do wejścia.
Efekt jest taki, że jednym równaniem takim specyficznym będziemy w stanie zdefiniować całe zachowanie w zależności na szereg różnych pobudzeń. Czyli mamy na przykład taką funkcję, jak tutaj przedstawiłem. Chcemy stwierdzić, jak zachowa się układ przy pobudzeniu skokiem jednostkowym. Proszę bardzo, transmitancja, czyli to nasze G od S, mnożymy razy 1, odwrotna transforma ta Laplace'a, mamy to, jak się zachowa na deltę Diraca. Skok jednostkowy, mnożymy 1 przez S, odwrotna transforma ta Laplace'a, mamy odpowiedź. Chcemy mieć jakąś dowolną funkcję, robimy jej transforma ta Laplace'a, mnożymy razy transmitancję, uzyskujemy wyjście układu. Do czego jest to potrzebne? Bardzo z perspektywy automatyki, a i wbrew pozorom, bo to inżynieria biometryczna też jest jakieś zachowanie się leków i tak dalej, to też jest w dużej mierze automatyka. Tam też cały czas te równania różniczkowe się pojawiają. I ta transmitancja też będzie, czyli na przykład jak się poda komuś jakąś tam większą dawkę, to zachowa się w inny sposób niż jak poda się mniejszą, tak w dużym skrócie, tak? Więc transmitancja będzie nam pozwalała przedstawić całe zachowanie się układu z perspektywy jednej funkcji, która będzie tak naprawdę zmienną zespoloną, ale to od razu pozwoli nam przekształcić wszystko do takiej postaci, by uzyskać odpowiedź czasową, czyli to, co bardziej by nas interesowało. Inne takie może wyjaśnienie, to jeżeli byśmy mieli jakieś takie pudełko, tak? Które nie wiemy, jak się zachowuje, ale podajemy napięcie wejściowe, wyjściowe, nie wiemy, co jest w środku, można opisać właśnie jedną transmitancją i już z automatu to będzie informacja, jak to się zachowuje. Nie interesuje nas, co jest w środku, czy tam są jakieś cewki, kondensatory, jak to jest zrealizowane, nie ma znaczenia. Nas interesuje transmitancja, jako inżynierowie będziemy mieli tą transmitancję podaną, wiemy, jak pobudzimy układ na przykład skokiem jednostkowym, to wiemy, co będzie na wyjściu, bo znamy tą transmitancję. I teraz do czego to jest potrzebne? Tak naprawdę w dużej mierze automatyka i inżynieria polega na budowaniu modeli i te modele właśnie będą opisane przy pomocy transmitancji, czy one będą transmitancją. Kiedyś były komputery analogowe i aktualnie mamy cyfrowe, podajemy same cyfry, to wszystko za pomocą zer i jedynek się odbywa, przekształca, uzyskujemy wynik. Natomiast komputery analogowe to było coś takiego, że ktoś na przykład chciał zaprojektować zawieszenie samochodu, tak? Więc budował to z jakichś tam sprężyn, budował to z jakichś tam tłumików takie zawieszenie i potem podstawiał parametry tego do odpowiednich równań różniczkowych i uzyskiwał równanie różniczkowe tego, jak będzie się zachowywał właśnie ten samochód w zależności od różnych przeszkód, od tego, jak to, co podamy na wejście. Od równań różniczkowych już jest prosta droga do transmitancji. Mając tą transmitancję, można było zasymulować układ, który będzie się zachowywał dokładnie tak samo, ale przy użyciu prądu, tak? Czyli budowaliśmy taką transmitancję w oparciu o elementy właśnie RLC i w efekcie można było, mając komputer analogowy, zasymulować działanie rzeczywistego układu, czyli na przykład takiego zawieszenia samochodu, tylko że zamiast jakichś tam wybojów, zamiast jakiejś nierównej drogi, mieliśmy zmienne w czasie napięcie, tak? I efekt był dokładnie taki sam, że uzyskawaliśmy na wyjściu inne napięcie, które reprezentowało na przykład położenie tego samochodu w osi Y. I tak to się liczyło dla komputerów analogowych. Ta transmitancja będzie bardzo potrzebna, ponieważ ona pozwala nam projektować całe sterowanie do czegoś, do jakichś tam obwodów, więc to w przyszłości będzie miało bardzo duże znaczenie. Natomiast po prostu chciałbym na razie, żeby Państwo wiedzieli, że coś takiego jest i że transmitancja to będzie właśnie stosunek Laplace'a, transformaty Laplace'a wyjścia sygnału do jego wejścia, do transformaty Laplace'a wejścia i ona opisuje jego dynamikę. To jeszcze później będzie do tego sporo więcej. Natomiast to jest to, co bym chciał na razie wytłumaczyć, że coś takiego istnieje i może jeszcze gdzieś tam do tego wrócę. Dobra, pytanie jakieś, cokolwiek, coś dopowiedzieć? Dobrze. Jak Państwo myśleli, że po pierwszym kolokwium jest już koniec ze wzmacniaczami operacyjnymi, no to mam niespodziankę, bo tak naprawdę nie. Tak samo też będą się pojawiały jakieś źródła sterowane i nie tylko, więc, że tak powiem, będziemy korzystać ze wszystkiego, co do tej pory było, plus to rozszerzymy o równania różniczkowe i te transformaty Laplace'a. Dobra. Zobaczmy, co tu się stanie, bo jeszcze o jednej rzeczy chciałbym porozmawiać. Mamy taki obwód, wygląda niepozornie. Nie wiem, czy ktoś od razu potrafiłby powiedzieć, co w nim jest nietypowego, jak to się może zachować? Spróbujmy to rozwiązać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od razu zamieniamy zgodnie z tą transmitancją operatorową. Zakładamy, że napięcia i prądy są zerowe w stanie początkowym, tak, zerowe warunki początkowe. Mamy wzmacniacz operacyjny. Mamy źródło napięcia, jakieś E od S.
Jest cewka, którą od razu zastąpimy SL. I jest kondensator 10 mF. Tutaj będzie rezystor, zamiast kondensatora też powinien być bloczek 1 przez SC. 1 przez SC. Jest rezystor 1 kOhm, który tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Nas najbardziej będzie interesowało napięcie na wyjściu, czyli UR. No dobra, to co powiedziałem, jeżeli mamy już podstawione S-y, mamy wszystko w dziedzinie zmiennej zespolonej, możemy to traktować tak samo, jak traktowaliśmy układ w przypadku prądu stałego. Podstawmy wartości, czyli jak jest 1 Henner, to po prostu będzie S. Jeżeli jest 1 przez SC, tutaj mamy 10 mili, czyli to po prostu będzie 100 przez S. Podstawiłem wartości, ten 1 kilo, to co powiedziałem, nie będzie miał żadnego znaczenia. Dobra, traktujemy to jak zwykły wzmacniacz operacyjny. I co my tutaj mamy? W tym punkcie mamy potencjał E od S. Mam nadzieję, że jeszcze Państwo pamiętają, że różnica potencjałów między minusem i plusem wynosi 0 V i w tym punkcie też będziemy mieli potencjał E od S. Efekt jest taki, że tu mamy potencjał 0, masa, będzie płynął jakiś prąd I od S. Ile ten prąd będzie płynął? To znaczy, jaką on będzie miał wartość? Ten prąd I od S będzie nic innego jak E od S podzielone przez S, no bo tu mamy cały spadek, tak? Spadek na cewce, który byłby pierwotnie, więc spodziewamy się, jeżeli tu ma być E od S, musi płynąć prąd równy dokładnie E od S przez S. Dobra, wszystko ok? Tak. No dobrze, to jeżeli tutaj płynie taki prąd, to ten prąd musi też płynąć tutaj, no bo nie wpłynie nam 0 amperów, nie ma prawa wpłynąć do tego wejścia wzmacniacza operacyjnego. Też tutaj będzie płynął prąd, równy dokładnie I od S. Jeżeli ten prąd przepływa przez nasz początkowo kondensator, a teraz impedancję, to tu się pojawi napięcie jakieś UC, nazwijmy to tak jeszcze. I to napięcie UC od S to będzie nic innego jak właśnie I od S razy 100 1 przez S. Dokładnie tak, jakbyśmy traktowali to dla rezystancji. Czyli nasze napięcie UC od S możemy przedstawić w postaci E od S przez S kwadrat razy 100. Podstawione wartości, tak? No i co? I teraz tak naprawdę napięcie w tym punkcie, czyli nasze UR od S, to będzie... Proszę zobaczyć, że tutaj mieliśmy potencjał E od S, który jeszcze powiększyliśmy o UC, to będzie E od S plus UC od S, czyli przekształcając równania powinno nam wyjść, że to jest E od S 1 plus 100 przez S kwadrat. Tak? Dobra. Coś tutaj jest nie tak z tym? Wszystko jasne? Czy jakieś pytanie, cokolwiek? Czy ja tutaj się pomyliłem jeszcze może? Dlaczego to odejmujemy, a nie sumujemy ten E od S i E od S? Tak. Tu mamy potencjał E od S, strzałka nam wskazuje wyższy potencjał, tak? Czyli strzałka, idąc zgodnie ze strzałką, napięcie nam rośnie. Jeżeli mieliśmy E od S, to będziemy to dodawać. Ja tutaj patrzę, bo nie wiem, czy to się zgadza, ale chyba się zgadza. Tak? Wszystko ok? Nic chyba nie wyszło źle. No dobra. I teraz jaka jest konsekwencja? To będzie nasze napięcie UR. Gdybyśmy chcieli zapisać jako transmitancję, G od S, moglibyśmy to zapisać w postaci UR od S do E od S, czyli to byłoby 1 dodać 100 przez S kwadrat. I to jest tak naprawdę ta transmitancja tego układu. Jakie to będzie miało konsekwencje? Zobaczmy do samego Laplace'a, do tabeli odwrotnych transformat i mamy dwa człony. Mamy człon 1 przez S kwadrat, tak, dokładnie 100 przez S kwadrat, oraz 1. Jeżeli układ pobudzimy na przykład jedynką, czyli chcemy znać odpowiedź na jedynkę, no to prosta sprawa, G od S razy 1 przez S, bo to jest odpowiedź na skok jednostkowy, tak? Uzyskujemy tego typu funkcję, 1 przez S dodać 100 przez S kwadrat, S do trzeciej. Tak, wszyscy wiedzą, skąd to się wzięło? Po prostu transmitancję, którą tu wyprowadziliśmy, pomnożyliśmy 1 przez S, bo założyliśmy, że odpowiedzią będzie skok jednostkowy.
Ja to jeszcze sobie poprzekształcałem i wtedy odpowiedź UR od T, może zróbmy to z Wolframa. Jeden przez S plus i tam było 100 przez S do potęgi trzeciej. Uzyskujemy coś takiego, to będzie 50 T kwadrat plus 1. UR od T, 50 T kwadrat plus 1. Widać, że nie mamy niedosyć, że nie ma żadnego członu E do minus T, nie ma żadnego członu oscylacyjnego, to jak się napięcie zachowa? Podaliśmy napięcie stałe na wejście, a na wyjściu będzie coś, co tak naprawdę do kosmosu nam odleci, tak? T kwadrat. Jeżeli zobaczymy na symulacji, to faktycznie tak się będzie zachowywało. Podstawię tutaj faktycznie ten skok jednostkowy, równy 1 volta, reset, stop. Widać, że to napięcie, wyświetlimy samo napięcie, rośnie, cały czas rośnie i rośnie tak wykładniczo, bym powiedział, tak naprawdę to z funkcji kwadratowej. Jest jeszcze jedna sekunda, jest. W jednej sekundzie, zgodnie z tym, co uzyskaliśmy, przypominam, że odpowiedź w dziedzinie czasu to była 50 T kwadrat plus 1. No to tak naprawdę mamy 1 sekundę do kwadratu, jest 1 razy 50, mamy 50 plus 1, mamy 51 V, tyle co miało wyjść, tak? Ale dlaczego o tym mówię i czemu ten układ jest taki specyficzny? Ponieważ to jest układ niestabilny. Niestabilny to znaczy, jeżeli my go pobudzimy czymkolwiek, jeżeli pobudzimy go na przykład skokiem jednostkowym, tak? Deltą Diraca, której transformata jest po prostu 1, to biorąc odwrotną transformatę Laplace'a tej transmitancji, uzyskamy coś typu 1 od T, przepraszam jeszcze raz, tutaj źle zrobiłem, źle spojrzałem, to jest delta od T, dodać 100 T. Czyli nawet lekkie wyburzenie układu z tego poziomu równowagi spowoduje, że znowu będziemy mieli ten człon lecący do nieskończoności, tak? I tutaj pojawia się tak naprawdę to coś na temat stabilności układu, tego będzie więcej na innych przedmiotach, gdzie układ początkowo był w stanie stabilnym, wszystko było wyzerowane, natomiast nawet najdrobniejsze wyrzucenie go z tego poziomu równowagi powoduje, że już wyjście nam będzie zmierzało do nieskończoności, tak? Więc ten układ na skończone wejście odpowiada nieskończonym wyjściem, czyli na ograniczony sygnał wyjściowy nam odpowie nieograniczonym sygnałem wyjściowym, więc zgodnie z definicją możemy powiedzieć, że on będzie sygnałem niestabilnym, że to będzie układ niestabilny. I tutaj to będzie od razu można też z transmitancji zobaczyć, tak, dostałem Państwu transmitancję, widać od razu będzie, że układ jest niestabilny. Natomiast na razie najważniejsze dla mnie było, żeby przedstawić, że coś takiego w ogóle jak układy niestabilne jest, istnieje i to najczęściej będzie pełniło funkcję generatorów, więc coś takiego. Jeżeli byśmy zmienili ten pobudzający na przykład na sinusa, tak, wartość średnia sinusa będzie 0, to będzie widać, jak on się rozbiega. Na początku jest ten sinus, ale gdzieś tam on już powoli zaczyna uciekać, tak. Ten wzmacniacz operacyjny ograniczyłem do plus minus 15 kV zasilania, natomiast widać, że pomimo, że jest zasilanie sinusem o plus minus 1 V, o amplitudzie 1 V, to już jest 15 V na wejściu i będzie rosło gdzieś tam do nieskończoności, tak? Więc to po prostu jest układ, taki przykład niestabilnego. I tak to by funkcjonowało. Dobra, pytania jakieś do tego są? Cokolwiek jest niejasne? Tak. 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 E od S jest naszym dowolnym sygnałem wejściowym, więc widzimy, że jeżeli transmitancja to jest stosunek transformaty Laplace'a wyjścia do transformaty Laplace'a wejścia, to jeżeli transmitancję pomnożymy przez sygnał wejściowy, to uzyskamy, tu jest G od S, to uzyskamy sygnał wyjściowy, tak? I z tego korzystamy. Mamy transmitancję, mnożymy ją przez sygnał wejściowy, co zresztą tu zrobiliśmy raz 1 przez S i uzyskaliśmy wyjście, jakie by wyglądało, transformaty Laplace'a wyjścia, jaka by była w przypadku, kiedy jako wejście byśmy podali właśnie skok jednostkowy o amplitudzie tam 1 V, o wartości 1 V. Dlatego to tak po prostu ułatwia nam modelowanie, bo mając taki wzór jeden, można spokojnie określić całą resztę parametrów. Dobra, cokolwiek niejasne, coś jeszcze? Jak są pytania, to można zostać. Ja bym się tutaj zatrzymał, bo to jest akurat tak szybko jakoś z Państwem tu poszło, nie było za dużo pytań.
Za tydzień prosiłbym sobie przypomnieć liczby zespolone, bo będziemy z tego bardzo mocno korzystać i przejdziemy do analizy już w dziedzinie po prostu zespolonej. Więc dziękuję bardzo.